Maciej Wolny, witam państwa serdecznie w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl i serdecznie witam moich i państwa gości, którymi są pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam pana posła, witam wszystkich telewizorów. I pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica. Panie pośle, kłaniam się również, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zaczynamy naszą rozmowę na temat dosyć ciekawy, bo historia w skrócie wygląda tak, że pewien człowiek z aresztu może trafić do Europarlamentu. Na czym to wszystko polega? W środę RMF24.pl podało, że pan Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła i wysłał już do marszałek Sejmu pismo z oświadczeniem o objęciu mandatu. Były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego od lutego przebywa w areszcie. Dlaczego tak się stało? Zatrzymano go w związku z tak zwaną aferą śmieciową. Usłyszał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Tutaj w tle wiele milionów złotych, sprawa rozwojowa. Te doniesienia pojawiły się w mediach. Tutaj widzimy te informacje na portalu w polityce.pl. No i właśnie, jak panowie oceniają te doniesienia, te informacje? Ja tylko dodam, że pismo od pełnomocników Włodzimierza Karpińskiego datowane na 3 listopada trafiło do sekretariatu marszałka Sejmu 8 listopada wraz z pismem pana Karpińskiego z 20 października, w którym oświadczył, że wyraża zgodę na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Tak potwierdziło PAP, Centrum Informacyjne Sejmu. Więc sprawa potwierdzona oficjalnie, że takie pisma, takie decyzje i oświadczenia rzeczywiście mają miejsce. I jak panowie oceniają te doniesienia i chęć, czy też wolę pana Karpińskiego, by w takich okolicznościach podjąć się funkcji europarlamentarzysty? Pan poseł Paweł Krutul. No dość dziwna sytuacja, nie oszukujmy się, to tak wygląda dość nietypowo. Chciałbym zaznaczyć, że pan Karpiński jest od 8 miesięcy w areszcie. Szkoda, że tak prokuratura wolno miele tą sprawę, że już powinny być jakieś zarzuty, czy też ich brak i wyjaśnić być sprawa. No na pewno to dziwi i zaskakuje taka możliwość, ale domniemuję, że to jest, nie jestem prawnikiem, że to jest wszystko zgodnie z literą prawa, ale niemniej jednak taki jest, delikatnie mówiąc, niesmak, że jest taka możliwość, ewentualność. Delikatny niesmak, mówi pan poseł Paweł Krutul. Czy zgodzi się z tymi słowami pan poseł Grzegorz Lorek? Panie pośle. Szanowni państwo, z celi do Brukseli. To już powiedzenie staje się słynne. Oczywiście, że jest to smutna sytuacja, że takie zdarzenie ma miejsce. Chcę tu powiedzieć, że to nie jest tylko, powiedziałbym, działanie dosłowne prokuratury, dlatego że żeby taka osoba odbywała areszt, musiał na to wydać zgodę sąd. I to najpierw mamy zgodę sądu przy zatrzymaniu, potem mamy zgodę sądu, myślę, że na 3 miesiące, i potem następne przedłużenie, więc sąd musiał się zapoznać z dowodami, musiał się zapoznać z powodami i prokuratura musiała uprawdopodobnić. Te zarzuty są bardzo poważne i na tej podstawie sąd, na pewno były odwołania adwokata, na pełnomocnika oskarżonego czy podejrzanego, i na tej podstawie sąd to podtrzymał. Skoro sąd warszawski to podtrzymał, wydaje mi się, że sprawa jest ważna i poważna. Więc tutaj nie mam jakby przy takich sprawach korupcyjnych, które zwykle trwają długo, nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń i uwag, bo myślę, że samo przesłuchanie, działania operacyjne, przygotowanie aktu oskarżenia, tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że od złożenia przez policję prokuratura ma 6 miesięcy, a w sprawach rozwojowych ten okres czasu przez sąd może być przedłużony, i tu znowuż powinna być zgoda sądu, i myślę, że taka jest, bo od razu pełnomocnik by o tym mówił, robił konferencję prasową i się wypowiadał, więc myślę, że z punktu widzenia drogi prawnej wszystko jest tak, jak powinno być. Co zaś się tyczy obyczaju, no tak jak powiedziałem na wstępie, zresztą to też pan poseł, mój przedmówca, zauważył, nie powinny mieć rzeczy tego miejsca, nie prawo, my wszyscy nie przewidzieliśmy, że takie zdarzenia mogą wystąpić. Myślę, że czeka nas nowelizacja odpowiednich ustaw, regulaminów. Nie wiem, czy to też nie będzie dotyczyło spraw w Parlamencie Europejskim, bo
Bardzo możliwe, bo to się ze sobą wiąże. Nie jest to elekt do Sejmu Polskiego, ani nie jest do Senatu, tylko do Parlamentu Europejskiego. Życie po prostu wyprzedziło przepisy prawa. Trzeba się temu przyjrzeć, bo wszyscy przyznajemy, ja to mogę też z całą mocą podkreślić, że nie powinno się to wydarzyć. No, panowie się tutaj w tej kwestii zgadzają, ale nie wszyscy mają takie zdanie i taką opinię. Na przykład odmienną prezentuje Grzegorz Schetyna, czyli były lider Platformy Obywatelskiej. Posłuchajmy. To będzie sytuacja bez precedensu, gdy polityk przebywający w areszcie będzie czy zostanie deputowanym do Europarlamentu. Gorący komentarz? To jest dobra informacja, przede wszystkim dlatego, że zostanie zwolniony, Włodzimierz Karpiński zostanie zwolniony z aresztu. On przebywa tam blisko rok. I uważam, że to jest najważniejsze. Ta sprawa nie przyznaje się do winy, ta sprawa jest bardzo tajemnicza. On się nie przyznaje do winy, sprawa jest bardzo tajemnicza i najważniejsze jest to, że zostanie zwolniony z aresztu. Czy z tymi słowami Grzegorza Schetyny, czy te argumenty Grzegorza Schetyny, pan poseł Paweł Krutul przyjmuje jako rzeczywiście trafiony? Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii, swojego zdania. Ja podkreślam, tak jak podtrzymuję to, co powiedziałem na wstępie pana programu, że dla mnie sytuacja jest dziwna i podejrzewam, że wywoła precedens w zakresie prawa obowiązującego i należałoby się temu przyjrzeć, bo my politycy czy też społeczeństwo są zdziwieni taką sytuacją, że może być to możliwe. Oczywiście ma każdy prawo do obrony i dopóki nie zostanie mu to udowodnione wina, to jest osobą niewinną. Martwi mnie to, że to trwa tyle miesięcy, no ale no to tyle, że tak powiem, z moich zmartwień, ale tak jak tutaj już Prawo i Sprawiedliwość podchwytliwe hasło wymyśliło z celi do Brukseli. No nie podoba się to społeczeństwu, no, tak jak powiedziałem, najdelikatniej mówiąc, no bo to dziwna sytuacja. Ja nie wiem, czy to hasło wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość. Wiem, że na pewno w mediach pojawia się bardzo często, opisując tę sprawę w poszczególnych tytułach artykułów dotyczących właśnie tego oto wydarzenia. No ale z drugiej strony prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, mówi w ten sposób. Jest pytanie, czy areszt dla Włodzimierza Karpińskiego był uzasadniony. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona przez niezależne sądy. Dzisiaj na szczęście mamy gwarancję, że te sądy będą niezależne. I można tutaj się domyślać, że chodzi o to, że prawdopodobnie opozycja stworzy rząd większościowy. Jak pan poseł Grzegorz Lorek na te słowa reaguje? Jak pan je ocenia? Czy tutaj rzeczywiście można mieć wątpliwości co do tego aresztu dla pana Włodzimierza Karpińskiego? Czy to był areszt zasadny, czy też niezasadny? No i kolejna kwestia, bo ja tak trochę to rozumiem, nie wiem, czy taką tezę, czy panowie się z taką tezą zgodzą, że w zasadzie w ocenie pana prezydenta Trzaskowskiego, pan Karpiński, to może nawet taki trochę więzień polityczny, pan poseł Grzegorz Lorek. Nie podejrzewam, żeby sąd w Warszawie, który rozpatrywał tą sprawę, jakkolwiek polityczny, po prostu ocenił dowody, które zostały przedłożone przez prokuratorów. Ja tu chcę powiedzieć, że wiele spraw działo się w ciągu ostatnich lat i nie zawsze sąd podtrzymywał zdanie prokuratury. Ja rozumiem, że jeżeli rozmijał się ze zdaniem prokuratury, był dobry, a jeżeli potwierdzał zarzuty, to już jest zły. Ja uważam, że sąd w Warszawie ocenił materiał dowodowy, który został przedłożony. Myślę, że pełnomocnik pana oskarżonego wielokrotnie występował o jego zwolnienie i jakby złapał jakikolwiek, określiłbym to, haczyk, który dawałby jego klientowi możliwość opuszczenia albo rzucałby cień podejrzenia na jakąkolwiek politykę. Myślę, że byłoby kilka konferencji prasowych i skarga do Trybunału w Strasburgu na złamanie praw człowieka. Tu takich rzeczy nie mieliśmy mieć miejsca, więc no, uznaję to za komentarz polityczny człowieka, który się broni, bo za kilka miesięcy będzie miał wybory samorządowe i chce się po prostu jakoś wybielić albo odciąć. A z drugiej strony pamiętajmy państwo, że mamy do czynienia z osobą, która piastowała wysokie funkcje w państwie, osobą, która była, bym powiedział, dobrym znajomym tych wszystkich panów, więc po prostu
mają takie podejście, a nie inne do swoich kolegów. Ja natomiast uważam tak, ja już to kilka razy powiedziałem, zasada jest prosta. Sąd bada dowody przedłożone przez prokuratora. Przy tak długim areszcie myślę, że przynajmniej trzykrotnie pełnomocnik musiał zaskarżyć postanowienia albo prosić o zwolnienie jego klienta. I myślę, że takie miejsce miały zderzenie. Myślę, że to sąd oceniał. Myślę, że prokuratura, jestem nawet przekonany, dostarczała odpowiednie argumenty, dowody w sprawach o korupcję. No, to są wszystko rzeczy poufne. Być może mają jeszcze jakieś inne powiązania, które prokuratura bada, bo tak zwykle jest. Sąd, wydając jakiekolwiek postanowienia, brał to pod uwagę, przeglądał, więc to są, bym powiedział, jakieś próby. Tylko tutaj cały czas też mówimy, panie pośle, o tej kwestii po stronie polskiej, natomiast polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ja tak się zastanawiam też, jak zachowa się Europarlament w tym kontekście. Europarlament, który też niedawno był... To pan podkreśla, bo jeżeli dotyczy to posłów, powiedzmy, bo to są europejskie partie, ale to są posłowie, którzy wywodzą się z Prawa i Sprawiedliwości, to już nie wiem, czy nie dzisiaj będzie to głosowanie. Tak, to głosowanie właśnie się odbywa, trwa sesja immunitet. Parlamentu Europejskiego, tak jest. Tak, który zdejmuje immunitet. A co będzie, bo tak się domyślam, że pan poseł elekt trafi do Europejskiej Partii Ludowej i największej w Parlamencie Europejskim i co wtedy będzie? Czy będzie wniosek o zdjęcie immunitetu, czy też nie? No to musimy poczekać i zobaczyć, ale to też jest ciekawe, panie pośle, panowie, w kontekście tej afery korupcyjnej, która wstrząsnęła samym Parlamentem Europejskim. Jedno tylko zdanie. Proszę. A co jeżeli dostanie pan poseł elekt później jedynkę do Parlamentu Europejskiego, co daje mu bardzo duże szanse ponownej reelekcji? To od razu państwu mówię. Jeżeli Parlament Europejski nie przegłosuje jego immunitetu, to on będzie posłować nie tylko to pół roku, bo przypomnę, mamy w czerwcu, ale następne 5 lat. I tak można to w nieskończoność ciągnąć, bez względu na to, co zrobi prokuratura i sąd. Taka historia może mieć miejsce. To posłuchajmy teraz, jak to ocenia w kontekście Parlamentu Europejskiego pan poseł Paweł Krutul. Ja tylko dodam, że odnośnie tej sprawy dotyczącej polskich europosłów, to właśnie dzisiaj odbywa się to głosowanie. Patryk Jaki, europoseł suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, pisze w ten sposób. O 11:00 Parlament Europejski ściąga nam immunitety. To będzie pierwsza sprawa w historii, żeby ścigać kogoś z paragrafu, za który grozi 3 lata więzienia za polubienie spotu w internecie, oficjalnego spotu partii, gdzie rzekomą mową nienawiści są fragmenty dotyczące agresji nielegalnych migrantów, które są powszechnie znane i umieszczane w telewizjach w całej Europie. Za tym głosują partie z grup Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Hołowni i Lewicy. Miłośnicy cenzury i niszczenia wolności słowa. Pan poseł Paweł Krutul, te dwie sprawy, jak w pana ocenie, tutaj się ze sobą łączą i czy w ogóle? Ja uważam, że nie powinno być świętych krów, jeżeli chodzi o polityków, czy bez względu z jakiej partii się wywodzą, czy obecnie są w większości, czy w mniejszości, bez względu, czy ta sprawa, sytuacja się dzieje w Polsce, czy też na terenie Unii Europejskiej. Tutaj powinno być prawo równe wobec wszystkich. Jeżeli ktoś jest niewinny, powinien o tą niewinność walczyć i zabiegać i czekać na wyrok. Jeżeli chodzi tutaj o wypowiedzi tutaj pana Trzaskowskiego czy pana Schetyny, oni na pewno bardziej emocjonalnie podchodzą do pana Karpińskiego, bo go osobiście znają. Ja go na oczy nawet nie widziałem, także trudno mi się wypowiadać, ale ja to mówię na chłodno. Nie powinno być świętych krów i jeżeli faktycznie są zarzuty i sprawa jest w toku, to taka sytuacja najdelikatniej jest dziwna i wśród opinii publicznej... A odnośnie polskich europosłów, czyli ściągnięcie immunitetu za polubienie spotu własnego ugrupowania. Może ja nie wiem, co jest konkretnym powodem tego. Jeżeli okażą się niewinni, się z tego wybronią, to tylko na tym zyskają. Nie robiłbym tutaj z nich męczenników. Trzeba stanąć w prawdzie i walczyć o swoje racje, bez względu na barwy polityczne. Teraz trafiło na polityków suwerennej
Polski i jeżeli udowodnią swoją niewinność, to tylko i wyłącznie na tym w opinii publicznej zyskają. Stawiamy tutaj przecinek, panowie. Za moment w tym samym składzie widzimy się ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl.